Proszę Państwa, dzień dobry. Andrzej Pietrzyk, jestem kandydatem na wójta gminy Bukowina-Trańska. Zaprosiłem tu Państwa w jednym konkretnym celu. Bardzo przeszkadza mi obecna sytuacja, jaka jest w mediach, to znaczy nagonka na górali, nagonka na fiaków, oczernianie ich. Moim zdaniem obowiązkiem wójta jest bronienie swoich mieszkańców. Chciałem powiedzieć, że będę stał za nimi mocno. Chciałbym bronić dobrego imienia mieszkańców gminy. Jest to 60 ludzi, ciężko pracujących ludzi. Przekłada się to na 60 rodzin, które oni utrzymują. Chciałbym stworzyć dokładne szczegóły, poznacie Państwo, jeżeli mi się uda zostać wójtem. Natomiast chciałem stworzyć komórkę w gminie, która będzie odpowiedzialna po pierwsze za promocję gminy, a po drugie, żeby zajmowała się też monitoringiem mediów i odpowiadaniem na tego rodzaju zaczepki, które oczerniają uczciwie ciężko pracujących ludzi. Bardzo dziękuję. Dobra. Czyli tak, czyli jeżeli będzie sytuacja taka, że na przykład pojawi się znowu atak w jakichś większych mediach, że górale to męczą konie, nie będzie żadnego wypadku, nie będzie na to żadnych dowodów, to po prostu wtedy będziecie... Tak. Jeżeli po prostu, ja nie mówię o przypadkach uzasadnionych, jeżeli oczywiście coś się wydarzy z takiego, że niekoniecznie będą do tego wątpliwości. Chodzi mi o sytuację, kiedy to, co się dzieje obecnie, kiedy konie nie są męczone, nic się im nie dzieje, konie są zadbane, konie są odżywione, konie są regularnie badane, dopuszczane do pracy tutaj, a mimo wszystko oczernia się tych ludzi, nie daje się im pracować podczas jazdy w górę, są do nich komentarze złośliwe, docinki do turystów, którzy siedzą na wozach, są niemiłe teksty, ludzie się źle czują, w takich warunkach się nie da pracować. Chciałbym przeciwdziałać tego rodzaju zachowaniom, żeby chodzi o to, żeby cała Polska nabrała szacunku do tych ludzi, to są uczciwie pracujący ludzie i należy się im szacunek za to, co robią. Obsługują ruch turystyczny całego Podhala. Jesteśmy co prawda w Bukowinie, przy drodze do Morskiego Oka, ale jest to najczęściej, najbardziej używany szlak w całym naszym tu regionie i ci ludzie, te 60 osób, obsługuje wszystkich turystów, jacy przybywają na całe Podhale. I uważam, że tym samym tonem powinni mówić wszyscy wójtowie, wszystkie samorządy, żeby bronić fiakrów zarówno w Zakopanem, w Chochołowie, w Bukowinie. Mi się wydaje, że powinniśmy wspólnie przyjąć to samo stanowisko i dbać o dobre imię górali. Czyli uważa Pan, że obecne władze gminy Bukowina-Tatrzańska trochę nie bronią? Albo za mało? Uważam, że można by to było zrobić lepiej, można by to było zrobić skuteczniej. Gmina ma większe możliwości, żeby to robić. No, nie powiem złego słowa, ponieważ postanowiłem, że nie będę w tej kampanii mówił złego słowa na obecny urząd, na obecnego wójta, więc powiem tylko tyle, że uważam, że można robić to lepiej. Mam na to pomysł, że można robić to skuteczniej. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. We'll be right back.